Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj wydarzy się wiekopomna chwila. Zawsze mówiłem, że brakuje mi tak naprawdę tylko trzech postaci, czyli trzech legend. Ale potem zawsze dodawałem, że brakuje mi w sumie jeszcze jednej postaci, bo Bu, albo Bo, jak chce się sobie na niego mówić. No i dzisiaj, w końcu, po nie wiem, pół roku grania w Brawle, będę miał tą postać, prawdopodobnie, bo zamierzam dzisiaj wbić 3000 pucharków. Do tego dzisiaj po raz pierwszy zagram moim nowym Brawlerem, jakim jest Bibi, którą trafiłem w ostatnim odcinku, na które was serdecznie zapraszam. No i zróbmy mały eksperyment. Każda łapka w górę pod tym filmem to jeden pucharek na moim koncie i wtedy zobaczymy, ile pucharków mam wbić, nie wiem, do przyszłego roku. Zobaczymy, czy to się uda. Pewnie będzie ciężko wbić 16 tysięcy pucharków, ale od was wszystko zależy. A dlaczego mówię 16 tysięcy? Bo dzisiaj otworzymy również 3 megaboksy, bo w ostatnim odcinku staliście ponad 15 tysięcy łapek, za co wam bardzo dziękuję. A pamiętajcie, że każde 5 tysięcy łapek to jeden megaboks więcej w kolejnym odcinku do otwarcia. Dlatego właśnie dzisiaj są 3. Kiedy wy to oglądacie, ja też jestem w Stanach z Jacobem, więc wbijajcie na mojego Instagrama, żeby zobaczyć, co tam robimy, jak tam robimy. Ale teraz już się przynudzam. Lećmy z oglądaniem. Jak wiecie, ja Bibi już raz trafiłem, ale trafiłem niestety na nie swoim koncie, tylko na Gabi koncie, co nie skończyło się niestety zbyt dobrze, ale tutaj dość łatwo oddali mi tak naprawdę kilka i jedną skrzyneczkę, więc dość szybko udało mi się tutaj zrobić. Czy Bibi troszeczkę przyspieszyli odnawianie się tego ataku? Wydaje mi się, że mogli, bo naprawdę całkiem nieźle on tutaj działa. Naprawdę mi się podoba, to naprawdę działa szybko. Kiedyś pamiętam, że ten jej atak ładował się całe wieki. No ale tutaj, zobaczcie jak to fajnie działa. Mam ją, dobra, udało się. No i tak naprawdę tutaj nie powinno być już zbyt ciężko. Oczywiście Tara będzie nas wkurzała i to będzie nas wkurzała bardzo. O, ale to było słabe z jej strony. No nie powinno być zbyt ciężko, mając 9 tak naprawdę pucharków, prawda? No, no wiecie, że to nie będzie za ciężkie. To nie może być zbyt ciężkie. To musi być łatwe wręcz, bym powiedział. No i tak zapewne będzie. Oczywiście po tej gierce otworzymy sobie megaboksika. No i czy po tej gierce będę już miał tą wystarczającą ilość pucharków? Raczej nie, ale ta moja kuleczka dość śmiesznie tutaj zadziałała. Tylko, kurde, to może być naprawdę ciężkie. Co na to? Myślę, że co, że ja się będę z nią teamował, jak zostaliśmy we dwójkę? No właśnie, nie ma takiej nawet opcji. Polski gamer, pozdrawiam cię gorąco. A ja dość łatwo wygrałem i dostałem aż 8 pucharków. Czyli to znaczy, że powinniśmy być równo na 3000. Tysiącach. Super. No i co? Tak jest, kochani, wbiliśmy 3000 pucharków, 3001 dokładnie i będziemy mogli odebrać sobie naszego Bu, tylko ja najpierw muszę odebrać wszystko inne, co mi zostało do odebrania, co jeszcze pewnie troszeczkę zajmie. Ale jeżeli chcecie, żebym w następnym odcinku przetestował Bu, no to jak zawsze łapki w górę, piszcie w komentarzach, co możemy z nim ciekawego zrobić. A ja, tak jak obiecałem, otwieram pierwszego megaboksa dzisiejszego odcinka. Tutaj 210 golda, do tego 8 punktów do Dynamike'a. Chciałbym troszeczkę więcej do niego, bo bardzo lubię nim grać. 10 punktów do Tary, do tego do Jessie 16 punktów, do Bibi 46, to dobrze się składa, bo ją sobie ulepszymy, i do Karla 68, szkoda, że nie 69, haha, bardzo fajny, bardzo fajna skrzynka, szkoda, że nie legenda, no ale legendy to ja raczej nigdy nie dostanę. Tak w ogóle, tutaj gdzieś w rogu wyskakuje wam teraz ankietka, w której możecie zagłosować, czy chcecie na odcinkach widzieć tylko i wyłącznie tak zwane tutaj solo showdowny, czy jakieś inne tryby również was będą interesowały. Bo ja zazwyczaj gram te showdowny, bo to jest to, co wy lubicie najbardziej, nie oszukujmy się. Ale jeżeli chcielibyście czasami zobaczyć też może coś innego, to ja również się oczywiście nie obrażę. Nie obrażę się. Kurde, no nie wiem, ta Bibi teraz, jak na początku bardzo jej tak nie lubiłem, trzeba przyznać. To nie była moja ulubiona postać, jak grałem wtedy u Gabi te kilka gierek, no to tak tutaj twierdzę, że to jest jedna z obecnie lepszych postaci do grania. Ona bardzo szybko atakuje, bardzo mi się podoba. Tylko też trzeba się nauczyć grać tym ultem, bo czasami po prostu, właśnie tak jak teraz, zamiast po prostu, wiecie, mógłbym ją pewnie zniszczyć, to ja w taki głupi sposób odepchałem ją z dala od siebie, przez to ciężko mi było ją zabić, więc trzeba tego używać troszeczkę mądrzej. Tylko nie do końca też widzę sposób, w jaki można to zrobić mądrzej. O, teraz na przykład to było całkiem mądre, bo wepchnąłem ją w ścianę i nie za bardzo mogła uciec. Tutaj musimy dodżować to za tymi kaktusami, bo oczywiście to będzie mały problem, ale
Tak naprawdę, nie, to nie będzie zbyt problematyczne. Zobaczcie, ile zdałem jej tym. Tylko, kurde, jak tam podejść do niej? Zwłaszcza, że ona ma ulta, więc jak tylko tam podejdę, to wiecie, co się stanie. Ona odleci i ja będę cierpiał. Więc albo robimy tak, że po prostu wpychamy ją do strefy, co może wyjść, a może też nie wyjść. O, skąd ona widziała, gdzie jestem? No ej! Ona cheatuje! Dobra, bo ja zaraz będę... O, mogę ją wepchnąć... Dobra, robię ją! Nie, ona mnie robi, ja ją robię! Uff! Ale to było! Close! Ale to było ciężkie, ale udało się! I po raz kolejny jestem numerem 1! Ta Bibi jest naprawdę bardzo fajna! Spodobała mi się! Nawet nie wiem, czy teraz nie będzie moja ulubiona postać. Czy ona dostała jakieś buffy? Napiszcie mi, bo ja nie wiem. Zresztą wy to i tak chyba zobaczycie z 3 tygodnie po tym, jak ja to nagram, bo nagrywam na zapas, bo lecę do Stanów. No dobra, ale kolejna wygrana znaczy kolejną skrzyneczkę! Tutaj co będzie? 175 golda! Oczywiście jak zawsze nie sprawdzamy, ile jest rzeczy w skrzynkach. 12 punktów do Nity, do Barleya 13 punktów, do Jessie 26, do Penny 28, i do Rose 47. A do tego bilet na wydarzenie, podwajacz żetonów plus 400, bardzo to fajne, i 5 klejnotów. Niezła skrzynka. Patrzcie, pa. Pana wariata. Pan łopaciarz! Panie łopaciarz! Ale to było super! Wrzuciłem go w tą kulkę! A to było prześwietne! Nigdy tak śmiesznego czegoś nie widziałem. Ja wziąłem i go wrzuciłem po prostu w kulkę. Wiecie, jaką kulkę, nie? Tego ulta, tego typka. O, a tego jeszcze wrzuciłem w tego. Jest najlepszym graczem świata. Dobra, no musimy tutaj kolejnych panów jakoś porobić, bo tutaj nie zanosi się, żeby było jakoś ultra atrakcyjnie to wszystko. O kurde, teraz oni mnie porobią, jak ja tak będę głupio grał. Więc musimy to zagrać troszeczkę bardziej inteligentnie. O, ale zrąbałem. O, nie mogę przegrać. Tylko jak zostawię ich tam samych do walczenia na dole, to wiecie, jak to się skończy, nie? Wiecie, że to się tak skończy bardzo źle, nie? Czemu ja nie zaatakowałem? Przecież trafiłem ją! Co jest grane? Zabiliśmy się nawzajem! Trafiłem ją! Było to widać! Na nagraniu! Zapewne zapytacie Monojku, jak to jest możliwe, że masz 7 Power Cube'ów, a dopiero 2 osoby zginęły? No to ja wam powiem, że tak w normalnych okolicznościach to nie jest możliwe, ale kiedy jesteście Manojkiem, no to jak najbardziej, jest to realne. No i tutaj na przykład też możecie Rose na przykład rozwalić, co jest niewątpliwie wyczynem. 12 HP! Michał, zbanuję cię z tej gry. Zaczynam się naprawdę poważnie wkurzać, bo za każdym razem dochodzę do top 3 mając 48 Power Cube'ów, właśnie, bo zawsze chodzę na początek, a nikt nie ma na tyle jaj, za przeproszeniem, żeby razem ze mną tutaj iść, a potem ginę w jakiś głupi sposób, bo ktoś się zaczaił na kogoś tam w krzakach i potem to nie wychodzi. I to jest ultra... niefajne, co tu się wydarza, powiem wam szczerze. No tak jak teraz, zobaczcie, ja na przykład mam teraz 7 Power Cube'ów, co znaczy, że naprawdę już będę bardzo, ale to bardzo dużo bił. I na przykład tutaj również będę bardzo dużo bił. Zobaczcie, oni tutaj na przykład te dwójkę idą, nie? Ja tutaj okej, ja ich zabiję dość łatwo akurat w tym momencie, ale to nie musiałoby wcale tak wyglądać, prawda? To mogłoby być dużo, dużo gorsze, tylko tutaj, zobaczcie, następna jest gdzieś w tych krzakach. O, i trafiłem ją sobie raz za 2000, nie miało to większego sensu, ale mogłem, więc to zrobiłem. To jest wielkie starcie, więc tutaj raczej nie będzie już większego problemu. Ja mam 11, on ma 5, więc wystarczy go tylko złapać. O, ale to on mnie złapał, jeszcze ma ulta. Możesz ty. Ty, no to co on? Jakiś dobry jest typo. No plus taki, że już na pewno nie podniesie żadnego Power Cube'a, więc no zmarnował teraz ulta, teraz ja trafiłem, no ale on dzięki temu mu pozwolę mu uciec po raz kolejny. Dobra, teraz już dość łatwa wygrana, ale już naprawdę zacząłem się wkurzać. Tak więc odcinek z 3000 pucharków kończymy na 3050 pucharków i powiem wam naprawdę, Bibi stała się jedną z moich ulubionych postaci. A my na zakończenie, jak zawsze i jak zawsze obiecane, miejmy nadzieję, że trafimy tutaj legendę. I wy zostawicie teraz łapkę w górę, bo tylko już legendy nam brakuje. A tutaj 187 golda, do tego do Penny 9 punktów, czyli zaczynamy dość nisko. Do Barleya 10, czyli raczej już legendy nie będzie, chociaż do Rico 30. Dalej do Mortisa 49. Dalej do Gina 54, więc było całkiem nieźle, zapowiadało się nieźle, ale niestety nie wyszło. I 5 biletów na wydarzenie, podwajacz żetonów i 3 gemy. I nasza pasa bez tutaj legendy się wydłuża, co nie jest zbyt dobre. Ale na dzisiaj to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to jak zawsze łapy w górę. Do tego pamiętajcie oczywiście o G2, gdzie jest kodem MANO 3% zł na wszystkie twoje gierki. Link oczywiście w opisie, tam też linki do mojego fanpage'a i Instagrama. Obecnie, jak to oglądacie, ja znajduję się w USA, jestem tam z Jacobem, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co robimy, to zapraszam was na Instagrama bardzo gorąco. Link jest w opisie. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa!
Thank you.